Zima się wróciła. Nagrywa się? Nagrywa się. No, musiałem uciekać z towarem. Podleje się trochę. Mrzawka taka z rana. Został szczypiorek i przesadziłem tu pietruszkę. Miałem tutaj sadzonki pomidorów i sałaty, no ale są to delikatne roślinki i trzeba je chronić przed zimą, przed mrozem. Stąd musiałem zabrać. Codziennie taką mgiełkę robię, taki deszczyk im, bo tu się osadza para i na razie niech tam siedzą szczelnie. Co tutaj słychać? O, ciumroki dwa. No, co tutaj słychać? Dawaj mieć na samym początku, bo będzie spokojniej. Co, misiu? Przecież ty jesteś tak pożarty, przez święta tak żeś dożarł, że wstydziłbyś się. Buraka zostawiłem. Był jeden stopień mrozu. No ale jeden stopień burakowi raczej nic nie zrobi. Niewiele to jest. Ale trzy już buraka zniszczy. Jeszcze może jednego. Poznać to, jak jest przemrożony burak, że on ma tutaj takie, tak jakby woda. Robi się tutaj taki bardziej przezroczysty. W okolicy tutaj zewnętrznej jest po prostu przemrożony. Ja takie buraki wyrzucam wtedy i nie daję ich królikom. I co tu słychać? Sałatka buraczana. Samczyk, proszę bardzo, tutaj macie więcej, bo jest was więcej, a one już jedzą. Już jedzą. Widzę, że trzeba słomy dosypać. Tamta też coś dziwnie kopie. Wszystkie powinny się kocić, no ale zobaczymy. Cyk i cyk. Masz tutaj. Chyba, że jest jakiś mały, to mu damy. Tego na pewno mu damy. Zobacz, jaki buraczek mały. Że też chciało mi się takie zbierać też. Małe. Dobra, wszystko zużyjemy. Trochę tu jest ziemi. No. Staram się przynosić obrane już. Masz tutaj, bo dostałeś za mało trochę. Tobie dorzucę. Wy tam nie możecie za dużo takich nowości. Nie no, wszystko muszę wrzucić, bo jak nie wrzucę to... Nie, dzisiaj zabiorę buraczki. Masz. A jednego tylko mam. No... To co jest najważniejsze dla królików, czyli siano, w szczególności właśnie w okresie takim zimowym. To jest to samo co trawa, tylko że wysuszone, tak? Okej. W okresie letnim to ja praktycznie siana w ogóle nie daję, no bo daję siano, trawę, tak? Trawę bardzo taką zróżnicowaną, bym powiedział. Taka łąkowa. No i koniczyny oczywiście też.
cyk, cyk. Szybko zamieciemy. Aha, nie, bo jeszcze miałem ten. Dosypać słomę. Ty sam trzyku masz, ale masz takie odświeżenie. Tu masz. Słoma luzem. Cyk. Cyk. No, wy to w ogóle powinniście mieć posprzątane. Ja mam nie sprzątałem od dawna. Bo samicy nie sprzątam przed wykotem. Czyli ona nie miała sprzątane za 6 tygodni albo więcej. 5 na pewno, 6. Przywaliłem wam trochę sianko. Ale co tam odkopiecie go pewnie, ale... mają. Dobra, samica stała na niej. Co z owsem? Co z owsem? Widzę, ma. Ma. Ten. Nie ma. Nie ma. Aha, już wiem, co się dzieje. Bo wczoraj było, tak? I dosypywałem tutaj. Tutaj się gromadzenie jedzenia odbywa. I ona gdzieś to, kurde, przenosi. Bo to jest niemożliwe, żeby tyle zjadła. No bo wiem jak schodzi owiec. Może niech sobie z zapasu wezmą. Samczykowi widzę, trzeba dosypać tak. No dobra, cyk. Dobra. Ty masz tam pewno owca. Tutaj widzę sprzątanie jakieś małe. Musi się odbyć tego. A, nie ma tragedii. Wsypiemy tak jak jest. Dobra. Co tam wczaki? No ale takie jasne jesteście. Już jedzą. Mają 3 tygodnie i trochę. Chodzą sobie. Dzieci na święta miały frajdę, bo to taki Wielkanoc i zajączki, i króliczki, znaczy się. Jedzą siano, jedzą normalnie, buraki, wszystko jedzą. Owies. Tamten sobie znalazł jakąś łodyżkę fajnego sianka. A gdzie ty się wybierasz? Ale jest grubasek. Futrzak bardziej taki. Dziewiąta, trzeba się brać do jakiejś roboty. Dzwony biją. Zamarzło czy nie zamarzło? Nie zamarzło. Jest. Dobra, jest. Przeszedłem już na poidełka takie zalewowe. Można po prostu je tutaj od góry otworzyć i napełnić. Bardzo łatwo się to obsługuje. Tak się zdejmuje. No troszeczkę ze zdejmowaniem jest, że tak powiem, tutaj no, trzeba się tak skupić. O, cyk i cyk. No troszkę to trwa dłużej. Dlatego zakładam je na okres
letni, ciepły w każdym razie, powyżej zera. A na zimę zakładam butelki, które się szybciej ściąga i w razie czego zanosi do domu, rozmraża i przynosi wieczorem. No, te są znowu łatwiejsze w obsłudze, ponieważ po prostu otwieramy, napełniamy i sobie królik tam pije przez taki smoczek. O, tutaj mu leci woda. O. Tak jest. Wadą tych rozwiązań jest to, że przez to potrafi nalecieć na przykład siano. Widzicie, jest tam siano. Są tam, kurzy się po prostu do środka. Może się tam dostać w każdym razie kurz. I zaczyna to wszystko gnić. W szczególności właśnie w letnim okresie, w tym okresie takiej temperatury wyższej, sprzyjającej rozwoju glonów i innych tam bakterii w tym poidełku, w tym pojemniczku. Dlatego trzeba je czyścić, no czasami co 2 tygodnie nawet, a może i częściej. Także tak będzie mnie to po prostu czekało, no ale wygodniejsze są na pewno, starczają na dłużej, bo litr pojemności mają bodajże, a tamte miały 600 ml bodajże buteleczki. Także wygodniejsze rozwiązanie, no ale ma swoje też minusy, tak? Wszystko ma swoje plusy i minusy. Pozbieramy, żeby tutaj nam... A, pójdziemy jeszcze do samca. Pójdziemy jeszcze zobaczyć, co tam u ciebie. Kurde. Ciumroku jeden. Ta samiczka ma się kocić. Pierwsza. Znowu. No, to już taki przyjaciel prawie jesteś mój. Idę. Dobra, to do następnego. Trzymajcie się. A, buraczka miałem wziąć. 2 noże? Jeden jest z piwnicy. Czekajcie, kurde, jeszcze. Cholera, zapomniałem posprzątać, tak ogarnąć chociaż trochę. To się rozgania, tam wpada przez te dziury. Większość, a co nie wpadnie, to się tam zmiecie kiedyś. Na szybkiego, tak. O, proszę, tu jest owiec. Tu się nic nie zmarnuje. Mam kury. Ja to wszystko zanoszę kurom. Choć zanim zaniosę, to tutaj sobie przychodzą różne małe ryjoki. Wyłażą gdzieś tam. Widać dziury czasami. No ale zawsze ziarenko gdzieś spadnie. O, tam leżą jeszcze. No to cześć!